zanim zaczniemy, przeczytam list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do uczestników akcji. Przypomnę tylko, że para prezydencka objęła honorowym patronatem tę akcję. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, przed nami piąta edycja akcji Narodowe Czytanie. W ubiegłym roku wspólnie czytaliśmy Lalkę, w której polskość ukazana została jako połączenie romantycznego patriotyzmu z naszą zdolnością do trwania narodowej wspólnoty pomimo braku własnego państwa. A teraz poproszę na scenę naszego pierwszego gościa, panią Agnieszkę Hanajczyk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszam. Rozdział 26. Więc uspokoiwszy się, począł wypytywać o wojnę Ligów przeciw Waniuszowi i Swebom. Ursus rad opowiadał, lecz nie mógł dodać wiele nowego do tego, co Wincjuszowi opowiadał w swoim czasie Aulus Plautius. Tak się złożyło, że dosyć ciężko mi było przebrnąć przez Quo Vadis i teraz wiem, i każdemu będę mówiła, że to jest absolutnie obowiązkowa lektura, którą, jeżeli sobie w odpowiednim czasie nie odpowiedziałam właśnie na pytanie Quo Vadis, to trzeba to zrobić później, oczywiście z lekturą Henryka Sienkiewicza. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy pani poseł. Zapraszam pana Jacka Lipińskiego, burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego. We wszystkich stronach świata zdawały się tylko czekać hasła i wodza. Poczęto wspominać imię Spartakusa, lecz Spartakusa nie było. Natomiast obywatele jęli się skubiać i zbroić, czym kto mógł. Najpotworniejsze wieści krążyły po wszystkich bramach. Mówiono również, że Cezar oszalał, że każe pretorianom i gladiatorom uderzyć na lud i sprawić rzeź ogólną. Niektórzy przysięgli na bogi, że zwierzęta ze wszystkich wiwariów zostały z polecenia Miedzianobrodego wypuszczone. Widziano na ulicy lwy z płonącymi grzywami i rozszalałe słonie i tury tratujące gromadami ludzi. W twarzach ludzkich, zarówno jak i w pustce arenę, która za chwilę miała się zapełnić męką ludzką i zwierzęcą wściekłością, było coś strasznego. Wdzierały się na wzgórza, tuliły się do zamkowego muru lub jedne do drugich, na podobieństwo większych i mniejszych, grubszych i cieńszych, złotawych i białych pni, do rozkwitłych pod architrawami kwiatami akantu, do pozawijanych wiązki rogi, do zakończonych prostym, doryckim kwadratem.